No, serio, poznałem Maten. A witam wszystkich, dzień dobry. I ja też bardzo serdecznie wszystkich witam, tutaj moich widzów, nie widzów, tak samo Matena. A ja jestem smutny, bo mi się nie dzieje. A wiesz, ile mnie technologia militarna kosztuje? 721. 849. 978. Kurwa, byłem blisko. Czy za każdym razem coraz bliżej byłem? Ej, naprawdę, ja muszę coś chyba śmiesznego zacząć mówić, bo mnie zupełnie tak, no... Dobra była ta Unia, ale taką blokadę dostałem na mordę, że łomasz, no nic nie zrobię. Omelet di fromage. Fromage. Nie wiem, rób coś tam i mów co u siebie robisz, bo u mnie jest patrzenie, jak agresywna ekspansja spada. Poprzedni cały odcinek. Ja lecę jolo. Lecisz lojo? Jojo. Dobra, a ja spróbuję inną rzecz, jakieś Unię może pozawiązywać. Może coś z tego wyjdzie. Monthly autonomy change. Mi się to podoba. Minus 0,05. Czyżby z ekonomicznych, tak. O kurde, to ty, czekaj, to aż tak daleko zaszedłeś? No. Bo ja nie... Ty technologię administracyjną całkowicie olałeś, no nie? Kurwa, on nam nie kosztuje 749. A I to 11 poziom technologii administracyjnej, tyle mnie kosztuje. Ale to ty, to czekasz aż ten... Czekasz aż ci się wszystkie te technologie nadrobią i dopiero przejdziesz? Ale gdzie przejdę? No wiesz, że na kolejne technologie administracyjne, kiedy te instytucje ci wszystkie się nadrobią? No. Wtedy? Chłopie, ciekawe, kiedy to się stanie, tak w ogóle, no nie? Czy już kolonializm jest coraz bliżej? Ale już jest prasa, ty. Cicho. Kurwa. A prasa, u prasu mnie nie ma. A u mnie są koalicje, nie? A nie robić coś tam w Moskwie. Nie wiem, ja zacznę może, nie, kulturki zmienię się, nie, bo punkty dyplomatyczne mam na co wydawać. Może fokus, mogę zmienić? Mogę fokus zmienić, elegancior. Tu leci... Na policy. Dobra, trudno się mówi. A the policy. Takie średnie. Jezu, jaka bieda z tych policji. Myślałem, że ciekawsze z tego będą. No póki co jedna fajna. Ekonomiczne i te, i trade'owe zajebiste połączenie mają, wiesz? Policy. Wiem. Oczywiście słuchałem. No tak, jak zawsze. No a jak? Bo ja ogółem z kolonią trochę się zacofałem. Ale tak wyjdzie, że ja norweskie przejmę i nie będzie aż tak źle. No dokładnie. Ej kurde, dobra. Będzie jakby normalnie zaczynał, easy. Przecież tak dziwnie, że tak późno. Nie, jakieś workshopy? 0,5, no fajnie, że to mi się zwróci, nie wiem, w tej grze, albo w następnej. Albo w tym 15, życiu. 18, 20. Te manufaktury też tak biednie dają. Nie może... Manpower! Znaczy nie, ktoś ostatnio mi pisał, co dają dokładnie manufaktury. I manufaktury mają tak napisał przynajmniej, że mają ukryte boosty, to znaczy, że... Jak dajesz manufakturę, to ona tam zwiększa local good, jak to się nazywało? No, produkcję dobrych, lokalnych good. I to lokalnych good. Dóbr lokalnych. Zwiększa ci i przy tym jeszcze zwiększa ci produkcję, przy tym jeszcze zwiększa ci trochę taksy i zwiększa ci trade power. Tam przychód z handlu. To ma tylko, jak się nie namierzy, że ma na manufakturę, to tylko jeden boost do produkowanych dóbr. Znaczy to się dobrze kombuje, tak mi się wydaje, z tym, na przykład z workshopem, bo budujesz manufakturę, no która zwiększa o 1 i tamto o 50%. Tak, dokładnie. Albo z Dalaskogen. Dalaskogen, właśnie, ja coś tam mogę postawić? Pewnie manufakturkę mogę tam jakoś wepchnąć. Tu jest Dalaskogen, okej. A już postawiona, że co? Że tu tak z... To jest, raz, dwa, trzy. Aha, bo to ma 4 developmentu, dlatego tu nic nie mogę zbudować. No w sumie trochę wyjaśnia. Dobra, to boostujemy, no. 10 musi być, żeby tu postawić jakąś manufakturkę. I był w Dalaskogen. Nie, ja muszę to inaczej zbudować, żeby zobaczyć, jaki to buzda. Możesz mi 1000 hajsu potrzebuje na kolonializm? Nie dam ci 1000 hajsu. Czemu mi nie dasz 1000 hajsu? Jak dobry kolega ta jest z serii. Nie. No dawaj, no proszę. No nie daj się prosić, no dawaj, no. Nie, no bo to ci... No maty, no. No bo to ci... Ten, no to ci pomoże. No co ty nie powiesz? No ale, a mi to przeszkodzi. No co ty, ja no, co ty nie, no co ty nie powiesz? Ej, no kurwa, nie. Nie, nie mogę tego zrobić. Ty, bo wiesz, pieniędzy nie mam. Tak bym ci dał, ale... Oczywiście, tak, na pewno. Takie trzeba szybko wydać, bo zaraz sprawdzić, ile mam hajsu. Raksy. Ejajajajaj. Niby to regimental campy mogę budować i to w sumie nie głupie by było. Bym miał, nie wiem, więcej wojska niż ty na przykład. A nie, już mam. No co ty nie powiesz? Kurwa, ale no niby mam więcej wojska, ale ta koalicja w ogóle nie chce zniknąć. No Savoy mnie kocha, fajnie, super, tylko no... Tu agresywna ekspansja i Austrii 9 już wnosi, czaisz? No kurwa, ona po prostu nie wyjdzie z tej koalicji po prostu, tak o, bo mnie nie lubi.
No ale jest jedna nadzieja, jak przegra wojnę z Ottomanami, to... to wtedy może z tej koalicji wyjdzie i jak ona wyjdzie, to cały świat wyjdzie. A wtedy ja uderzę, a nie powiem gdzie. To będzie niespodzianka. Pizda. Nie, to będzie bardzo fajna niespodzianka. O Jezus, jaka to dobra niespodzianka będzie. O, tu jest narysowana niespodzianka. No, tylko że chcesz zaatakować jeden kraj, a tu 10 więcej. Ale mam nadzieję, że nie o to narysowano niespodziankę ci chodzi, o której myślę. Nie, nie, ta narysowana niespodzianka to miała być, nie wiem, przejawem mojej kreatywności i w ogóle, wiesz co, ja ci dam szansę. O, wiesz co idę podbijać? Co idziesz podbijać? Chuja. Prowincja, chuj. A, czekaj, choja to jest w Brunswicku. Nie, u mnie jest chuj w Hagataj. A, to tam nie wiem, ale, bo nie mam w ogóle odkrytego, ale chuja jest w Brunswicku, to zapamiętałem. Są rzeczy, które trzeba pamiętać. Wszystkie prowincje z złotem i tam, gdzie jest chuj. I jeszcze pamiętam, taka jedna prowincja jest gdzieś w Chinach i się nazywa Jehehehe. No. Jehehehe. O, Leopold z Austrii, cesarz. W ogóle ten Ottoman, nie, ja by tak liczyłbym, żeby wiesz, po jednej stronie jeden twój sojusznik, a po drugiej stronie Ottoman. I to ej, Austria mi co? Co? Ktoś mi gifta wysłał. 250 dukatów, nawet nie wiem, czy to nie była Austria. To ja ci wysłałem. A? No. No oczywiście, nie. Że ja. Wiesz, nie masz send gift. Wysłałem. Weź już mi to odeślij, co? Oczywiście. Nie no, weź odeślij. No, przez przypadek. No. Wiesz, teraz będzie sytuacja, że ci, co są w koalicji przeciwko mnie, mają zero agresywnej ekspansji. Zaraz do tego serio? Dojdzie. No, kurde no. No wkurzyć się człowiek może, no bo tak jest ograniczony. Jeszcze taki Kastylia, Hiszpania, ona sama siebie zabiła tymi Niderlandami, sama siebie dobiła po prostu, no nie. Jeszcze król, kurde, bonus do szoka. Jakie to by było dobre, jak on by walczył. I tyle admin pointów on ma w sobie, on tyle mi daje. Nastało. O 10 Patriarch Authority, co nastało, wyszli? Wyszli. Jest. Kurwa, jest. W końcu. Kurwa mać, w końcu. W końcu. Jeszcze raz to powiedz. W końcu. Dobrze, jeszcze. Jeszcze, w końcu. O. Ale ty fortów to nabudowałeś, ty kolego. No co ty nie powiesz? Jezu, ty, ale ty jeden na drugim postawiłeś dosłownie. No a jak? A to już Newa i Wyborg tak stały. Kurwa, ty, jaka blokada. Ale co ty patrzysz na moje forty? Ale ja mam pomysł. Dobra, ty. Dobrze będzie. Ale jaki ty masz pomysł? Te forty da się ominąć, kolego. Wiem, że da się ominąć. Da się ominąć i to sprawnie. Od Morza Białego da się ominąć. Białego? A nie czarnego? No, czarnym mówisz, tak? A, oj. Kurwa, tego nie powinienem mówić akurat. Jeszcze mów do mnie więcej. Jeszcze doradca morale w Armis, elo. Dawaj, chaziwo. Nie, dobra, daj same dobre rzeczy. Dobra, Francuzi, idziecie na przesiadkę małą, na przeprowadzkę. Nawróciłem sperm. Sperm? Sperm. O Jezus. Dużo Jesusów u mnie tu jest. O, Bohemia wypowiedziała wojnę Austrii. Dobrze, że stanąłem po stronie Turków. Tak. O kurwa. To szkoda, że ona akurat wypowiedziała wojnę Austrii. Ona była częścią planu, bo jest moim sojusznikiem, no nie? No nie. A mogę interweniować na przykład? Gdzie to jest interweniu? Nie wiem, jak to działa dokładnie. U Jezu, ej, czekaj. A to nie jest wojna religijna? Tak, to wojna religijna. Serio? Ostro i Ottomani po żadnej stronie się nie opowiedzieli. Bo pół Europy nagle mi wysłało ten chęć emitari akces i dam każdemu. I się wyżynają nawzajem. Enterem możesz, bo słyszę jak myszką napierdalać. No i będę napierdzielać myszką, będziesz mi życie okładać. O kurwa. Ale patrz, ta protestancka część jest większa, ale to nie ma jakichś dużych krajów. No dobra, ta Hiszpania dołączyła, ale ona od buntów własnych upada, od tych niderlandzkich. No tak. Ciekawe, jak to wyjdzie. Polska też walczy. Kurde. O Jezus. O, widzę. O kurde. Ale Polska to już nie ta sama Polska, co przed wojnami. I
W sumie... No, ona, znaczy w krótkim czasie już trzecią wojnę prowadzi. I trzeci deska zostanie rozpierdzielona, bo jest po tej mniej licznej stronie. W zasadzie ona sama na wschodzie jest, tam jeśli chodzi, wiesz, o te Niderlandy i te wszystkie inne sprawy. On kosztuje embargo na Anglię. Za słaba się stała i to kompletnie. Ostre, jakieś klejmy dostaje na austriańskie prowincje. Ej, ty w Austrii się mogę w gruncie rzeczy wbić. Ej, to będzie bardzo ciekawe, tylko aha, chyba nie wszyscy z tej koalicji wyszli jeszcze. Ej, no część wyszła, część nie, że serio? Ej, jest, bo tak. Jeszcze jedna idea i dostanę institution spread plus 20%. No to jest jaka, ej, to w sumie nadrobisz to nawet w miarę sprawnie, jak tam wiesz, jak to ci wejdzie. Ale Jezus, wejdzie. Ale tu attrition jest. Ależ tu zimno. Czekaj, to wy też... Jezus Maria. Co Jezus Maria? No coś pięknego się dzieje się. Co ci się dzieje? No... Już zaraz zobaczysz. Dosłownie chwila została. Dutch separatist 72 tysiące. Widzisz już to? Tak. 25 jeszcze sobie tam, ten, wiesz, zimuje w Kastylii, znaczy odpoczywa. Że co? Zobacz na południe Hiszpanii. Ej, czemu tyle kazaków mi się chce buntować? Ej, zobacz na południe Hiszpanii. Nie, daj mi chwilę, bo mi się kozacy są. Zobacz na południe Hiszpanii. Kazakowie, to południe Hiszpanii. To będzie mocne. O. Zobaczyłeś to? Tak, fajny fort. Ale w Hiszpanii widzisz to? No ta. No Niderlandy tam zajęły to. No ta, no co ty nie powiesz, no. Ale... Dobra, nieważne. Dobra, ten był ma fire więcej. Ale będzie wjazd. Jezus, ich tu attrition zabija, no nie? Attrition boli. Ale to nic. To jest wpisane straty. Ja wygram to wojnę z Hagatai bez jednej bitwy. Kurde, ci otomani strasznie się lubią, wiesz? Słyszysz? No. No bez kitu, co jakiś czas patrzę, czy oni wiesz, no nie? Aha, Genua mi się zdesantowała kuźwa w Rydze. Czeka, ile mamy w ogóle krajów w koalicji? Austria nadal nie wyszła. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, pięć krajów w koalicji to nie jest coś, co mi zagrozi. To nie ma opcji. Aha, jeszcze oni wojnę religijną prowadzą, spoko. Jak te instytucje? Już teraz bliżej. 48 ze 115 prowincji. Dobra. Let it... Begin! Ale po angielsku gadasz. No. A teraz ty po rosyjsku sobie przeczytasz. Szuka bliat, idi na chuj. Czy zaakceptuje? Czy też nie? Ojojoj. Tylko ja, Dania, Savoy i być może ty. Halo? Rebus. Ja wybieram Wenecję, a ty? Co się stało? Ja wybieram Wenecję. Jaką Wenecję? Na nową serię. Obraziłem się. Ale możesz to odrzucić. Jak mówiła, no i zrobię to, bo masz dwa razy więcej wojska. No. Całe moje wojsko stoi. A nie mogłeś powiedzieć, idę na Danię, ej, weź zerwij sojusz. Nie trać prestiżu. Ej, sorry, ty nie wiedziałem, że tak. Dopiero teraz sobie pomyślałem, że zajmę. Znaczy, ej, to twój sojusznik, powinieneś go bronić. Oczywiście. Ej, ale to było chamskie z mojej strony, tak, czy nie? Mogłeś chociaż powiedzieć, ej, weź, ja tu zrobię coś takiego. Ej, kurde, teraz wszyscy mnie zwyzywają, że tak się zachowałem. No i będziesz bity. Kurwa, nie lubię być bity. Bili mnie w szkole, drugi raz nie chcę. Kurwa. Co tu w ogóle za blokady? Dołączyłeś? Czy nie? No nie. Nie dołączyłeś. A, ty trzy wojny w sumie prowadzisz. Enforce peace na Rosji? Boję się tego klikać, bo to boję, o co chodzi się. Nie będę tego dotykał. Okej, okay, to nie zadziała. Korupcja, jeden spoko. Aj, dobra. Lubeka będzie przejęta, wtedy hajsiby wpadną. I to porządne. Aż za dużo tu wojska zdesantowałem. Co ja tu kurde mogę zrobić? W sumie mam pomysł. A, jebać. Nie będę czaił. Szybko umierają. Dobra, mogę tu przejść?
Cholera, ej, tak, o, dokładnie, dobra, mogę. Ej, jesteś, halo? Ej, Refus. No jestem, ale pisuję. Nie patrzę, jak spisować. Dobra, dobra, bo tak się zastanawiałem, czy ty jesteś, czy ty nie, w ogóle się nie odzywałeś przez jakiś tam czas. Mam focha, czyli Donsa. Donsa. Dobra, to bez sensu robić tą unię. Ottomani chcą ode mnie akces. O, to, fajny pogodziłem z Hagatai. To się stało. Duńczycy olali swój kraj i poszli na moją stolicę. Paryż okupują. Nie, dobrze, majety ci ukradną. Nie, ale Savoy się wbija. Mniejsza armia o 7 tysięcy i przegrają. Raczej. Wiesz co, tak z ciekawości, tak znaczy już w ramach ciekawostki ci powiem, że jakbyś zaakceptował wezwanie do wojny, to ja sobie ahead of time 70% przeszedłem kolejną technologię militarną. I tam była piechota, i tam bonus do fajera i do morali, wiesz? Wiem. Więc jakby doszło właśnie do wojny, to by była masakra. Że co? Ja wszystko wiem, ja wszystko kalkulowałem i patrzyłem cały czas. To się, co robisz? Polska przejęła. O co kurwa chodzi? Że oni wcześniej to pewnie zrobili, ale dlaczego tu Polacy się w ogóle mieszają? Cebula. Co oni tu robią? Dobra, wjeżdżamy na te wyspy. Ile w ogóle jeszcze ma sojuszników? Ostro, tylko z otomanami ci zostało jeszcze. Ej, dobra. No właśnie, wypadałoby przyjaciół poszukać. Ty, no bo dopiero miałeś tam, wiesz, Ottomanów, miałeś Duńczyków, miałeś właśnie Austrię. I to taka blokada się robiła na ciebie. Ty byłeś, kurde, no nietykalny praktycznie. Ale teraz troszkę się naprawiło. A, dlaczego? A, dobra, nieważne. A ty, kurwa, głupie rzeczy robią te armie, to... A, szkoda gadać. Szkoda szczępić stonogę. Tu jest stolica, tak, dokładnie. O, koniec dobra. Wojny Ottomanów z Austriakami. I koniec mojej koalicji. Kolejny kraj wyszedł. I Złota Orda mi się zbuntowała. Dla odmiany. O kurde, właśnie, ty, ale ci Ottomani ich chapnęli. O kurde, ej, coś pięknego. W ogóle Burgo, oni, Masterów Mike, nie, trzeci level dyplomatę, elo. To ten, za 7 dukatów. Aha, mam 40 inkomu. Rice War Taxes może? No, 50 inkomu, elo. Tak się robi cash, no. Money. Kazachcy, czemu chcecie mi się zbuntować? Taki Holsztyn? Takie te trzy prowincje? Taka cała Dania na przykład? O Jezus, i znowu była taka blokada koalicyjna. Rób mi się ostatnia ideo, proszę cię. Szybciej. Ty już ostatnio będziesz miał administracyjną? Ekonomiczną. Znaczy twoją ekonomiczną, ostro. Tak. Robisz coś ciekawego teraz, czy nie? Teraz? A co się stało? Ja na czwórkę dać. Znaczy, możesz dać na czwórkę, wiesz, bo i tak prowadzę wojnę, ale to tak, wiesz, to już formalność, powiedzmy, o. Wenecja, papa, jesteś... Nie doceniasz wroga, to nieładnie. No wiem, że nie doceniam, ale tu, no, wiesz, dwa forty już są oblegane. Queen Svetlana mi umarła, nie. A co to było Queen Svetlana, coś tam? Królowa. Znaczy, dobra była przynajmniej? Nie wiem, może w łóżku. U mnie jest 3 czy 4 ziomek, następca 2, 5, 3. Ten 2, 5, 3 to mi tak eksploracyjne te wywali do przodu, że dobra, instytucje, lecieć teraz jak porąbane. O kurwa, ale mam pomysł. Ej, ty, jakieś głupie i dziwne pomysły mam w krótkim czasie. I to takich sporo całkiem. O no, Jezus Maria. Nie gadaj. Nie, bo zaraz znowu coś takiego dziwnego chyba zrobię. Znaczy, nie gadaj. Ciekawe, czy mi w ogóle będzie stać. Stać na takie coś, administracyjne punkty, o, nad limit. Nie. Nie marnujcie się. Dobrze. Ale szybka ręka. Kurwa macie. Jak nigdy. To jest powód do dumy? No tak, ty, no bo punkty by mi przepadły administracyjne, ale w porę się strzeliłem. Dobra, to bez sensu ten ostatni fort okupować. No i jedną rzecz muszę obczaić. Znaczy chcę, nic nie muszę. Kurde, za dużo i to tak sporo. Przed wojną takie rzeczy powinienem sprawdzać. Powinnam. A 100% Patriarch Authority. Serio? No. Tu się jakiś czas nabija, no nie? Więc przez długi czas musiałeś to boostować. Od początku gry. Od początku gry wszystko brałeś, że ten Patriarch Authority. Tak, wszystko tam wszedłem. Ostro. I dbasz dopiero ten jest 1578 i ci się to udało. Ale co takie bonusy? Coraz jest tylko większość dla prowincji prawosławnych, ale jednak ten manpower. 33% local manpower w prowincjach prawosławnych. Dlaczego Anhalt doszedł do... O co chodzi? I chyba teraz pójdę w... Albo chyba w religijne pójdę.
Religijne są spoko u ciebie. Czy ty na wracanie kultur tam będziesz miał strasznie tanie, wiesz? Bo muszę pójść coś militarnego teraz. I militarny to pewnie pójdę, nie wiem. Quantity. Quantity, którego nie utrzymasz, oj. No a jak, chcesz, ja normalnej armii nie utrzymuję. Ej, no wiesz, powiem ci, że... Quality mogę pójść. Ej, Austria ma zero agresywnej ekspansji, ale nadal siedzi w koalicji przeciwko mnie. Niech tam siedzi do usranej śmierci. No kurwa, a ich atak będzie, wiesz, bo na razie no nie zapowiada się, żeby ona w ogóle planowała to opuścić. No kurde, no spoko, no siedź sobie. To mnie interesuje tu. Ty wiesz, mam 18 fortów, świetnie mnie to kosztuje. Ty, a ja tak z ciekawości, ile mam? 12, okej. Ja sobie tam chyba trochę pousuwałem. Właśnie, ej, już czwórki można stawiać, to trzeba jakoś to sensownie granice zrobić. No, trzymając ile? Ja nie mogę. Total income mam 140, to mogę się pobawić. W ogóle jest tego trade'u zrobiłem, bo ten trade wydaje mi się, że znacznie lepiej mogę ogarnąć. 42 dukaty z trade'u tylko. O Jezus, to znacznie lepiej można ogarnąć tą genuę. Tylko no, że jeszcze jestem troszkę głupiutki. Tylko troszkę? Tylko troszkę. Dobra, już tego się, tej koalicji się powiedzmy nie pozbędę. I mówi się trudno i raz się żyje. Dobra, już nie, jebać. A tak jedno mniej na przykład? Będzie wtedy? Mniejsze znacznie. Może jedno mniej prowincję wezmę i zaraz znowu gdzieś podbiję. Ale nie to. To jest za kara. Uła, która to jest prowincja teraz? Kara, uuu, akcje, no dobra, to nieważne. No, król umrze, umrzeł sobie. 2-5-3 wszedł. Kurde, te administracyjne teraz będą nieco bardziej kulały. Ej, muszę pauzę zrobić chwilę, wiesz? Bo admin pointa stracę. Nie chcę admin pointa stracić. Trać. Już odpauzowuję. Już. Sorry. Umarłeś? O, ty w ogóle na czwórce leciało, dlatego to tak szybko się działo wszystko. Zapomniałem, że dałeś, wiesz? No, ja zawsze daję. Na czwórkę. No, oczywiście. Dobra, trochę Duńczyków sobie podjadłem. Niewiele, aczkolwiek zawsze coś. Za duże tej armii tu wysłałem, więc... Ja nie mam jednego rywala. Polsko, chodź tu. Polska na rywala bierzesz? No. Jakieś plany wobec jej? No to ty nie powiesz. Ty, bo ja też w Polskę bym się wbił. To nie teraz, ja mam plusa chyba. Beastpy Network, ej, no, Polska to jest łatwy target. No to możemy w sumie razem zaatakować i coś tam, nie wiem, wiesz, niby walczymy ze sobą, ale możemy coś podziałać razem. Możesz mi wysłać 1000 dukatów na Embrace Kolonializm. Nie wiem, czy mi się to opłaca. Ej, ale no... Też, serio? Nie, co ty. Zestrał się zaraz nie po prostu. Nie chcesz? Nie chcę. Gardzę. Serio? Gardzę i to bardzo. Dobra, bo mam 4000. A ja 500 i tracę ile? 3 dukaty miesięcznie. A ja zyskuję, no, 50. Nie, już 46. Coś się stało. Aha, korupcja, reakcja. Zaczęła wjeżdżać. Ale mam Army Tradition 65. O, a właśnie ile umiera Tradition? 21. A wiesz, mam 21. Internal Conflicts. Mam 21 i król mi wszedł. Lider szedł z 5 fire'a i 3 szoku, więc no. A drugi 4 szoku i 5 fire'a. Czy jedyne co macie to 3 wasali? Tak. Okej. Okay. O kurwa ty, a jak ci otomani? Czy oni bojują? Nie, ten islam nie jest bojujący. No lipa. W ogóle tu, bo ty chcesz, znaczy chcemy zająć Polskę, no nie? To mogę zrobić kluczową rzecz. Słucham cię. Zerwę sojusz. Kogo z czym? Koci z Polską. To rów to sobie. A ty możesz tak samo zrobić Polski z Niderlandami. Nie wiem, czy jednak nie jestem za słabym Great Powerem. Nie dasz rady wpłynąć na Niderlandy? A nie, z Noidami, okej. Ten. Ja właśnie na Szkocję wpłynąłem, no nie? I zerwałem. Kurwa, dwóch Polaków, jeden Francuz, drugi Ruski i wszystko robią, żeby Polskę zająć, no nie, swoją ojczyznę, kurwa. Nie, coś ty Castillo zrobiła, ja sobie już z Niderlandami biorę, bo to Niderlandy się niedługo staną Hiszpanią, no ja tak to widzę, no nie. To co się tu odpierdala, to co oni robią, to jest jakieś no, nieporozumienie. O ile mam hajs, to też jest nieporozumienie, bo ja nie wiem co stawiać, manufaktury, wszędzie manufaktury, o siup. Im więcej ich stawiam, tym szybciej mi to wraca. I to w sumie logiczne, ale że już nie nadążam tego wydawać. Nawet za 0,19. A chuj, kiedyś się zwróci. Zaraz Tengri zyskam u siebie.
Ahuj! Ahuj! 0,63. Austria nie może być dłużej moim rywalem. Spoko, sztaka słaby już jest. No i no, teraz Bohemię ją zajmie. Dobra. Ta Austria to już przeszłość. I to przeszłość. Tylko najgorzej, kurde, jak ta Liga Protestancka wygra, bo wtedy Bohemia zostanie cesarzem i w gruncie rzeczy chuj. Liga Protestancka jest znacznie silniejsza. A tak Hiszpania by została emperorem, no nie? A może mogłaby, chociaż... No zobacz, teraz ma duże szanse, no, ale ma bunty Frisian Separatist. No zobacz, właśnie Frisian Separatist tam. To nie jest logiczne chyba, żeby tu właśnie... Kurwa, Niderlandy postawiały w Hiszpanii, w środku Hiszpanii. Bo już tam tracą miejsce. Kończy mi się ty, miejsce tam. Integrate, 609, okej. Okay. Koalicja, Papal State wyszedł, dzięki Papal State. Kim ty masz sojusz? Anglia i Florencja. Ho! A Anglia z kim ma? Papa z tej i Wenecja. Oh. A Wenecja ma jedną prowincję. Och! 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 Gdzie to jest? Break Alliance na przykład z Anglią. Aha, nie mogę. Dlaczego? Bo dopiero co zrobiłem. Cholera, ej, to głupie było strasznie. Mogłem z Wenecją zerwać. No. No dobra, dżebać. Dżebać, dżebać, dżebuć. Dżebać to ja zaraz będę pewne państwo. Jakie? Nieważne. Polskę. No co ty może. Masz innego? A się jeszcze dziwić, co ja mogę innego. No co, kogo? Na przykład ciebie. Ej, nie dasz rady. Ja nie dam rady? No nie dasz rady. Otrzymaj mi piwo. Nie dasz rady właśnie. Kurde, ta Bohemia, ona dopiero upadała, a teraz, no zobacz, jak imperium się z niej robi. A Austria kiedyś integrowała... Przez ciebie rozpizga zaraz. Nie wiem, ty, no nie sądzę. Nie sądzę. Tym bardziej rywala jeszcze pocisnę, to chyba zadowolona jest troszki tak, ale tylko troszki. A wiesz co jest jeszcze zadowalające na przykład? To, że na pewno musimy kończyć odcinek. No, bo tak. Czekaj, jeszcze jedną rzecz tylko zrobię. Co się stało? Jedna z łatwiejszych wojen na świecie. Kogo zaatakowałeś tam? Do zaczenia odcinku z Europinizei 4. Było miło, bardzo. Żegnamy, przeżegnamy. Ja żegnam bardzo serdecznie. Cześć. A ja bardziej serdecznie, pa.